Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, ulica Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Tutaj na Manhattanie, na pierwszym piętrze, box 99-100. Także przede mną porcja dobrego rock'n'rolla na starych winylach, ale zanim pokażę te stare winyle, to może trochę nowych winyli, które będą w sprzedaży od jutra w sklepie z powodu jakiegoś takiego, że jutro Record Store Day, czyli dzień sklepów płytowych niezależnych. My startujemy pierwszy raz w tej imprezie, zobaczymy jak się potoczy. W każdym razie jest trochę nowych tytułów, możecie wejść na stronę, wejść w nowości w zakładce po lewej stronie na górze i zobaczyć, co od jutra można kupić w sklepie od 10 do 14, a już w niedzielę od 18 w internecie. W tym momencie w internecie są te pozycje wystawione, z tym nie do kupienia są, ze względu na to, że stan płyt 000 przy każdej pozycji. Chociaż przy takie jak co? Jak zmienię okulary, to Wam powiem co. Olivia Rodrigo. Stick Season. Olivia Rodrigo, Stick Season. Noah Kahan Lacey. Proszę bardzo. To najmniejsza płyta z tej okazji. A to jedna z największych płyt. The Doors, Live at Stockholm. Proszę bardzo. Potrójny album. Oprócz tego, co można będzie jutro kupić? Premiery. Te wszystkie płyty, które Wam pokazuję, te nowości, to premiery się odbywają jutro, 20 kwietnia. Także jutro też premiera tej płyty. Chociaż mogliście już ją kupić rok temu i tak dalej, ale ona się różni od tych, które można było do tej pory kupić. To jest specjalne wydanie na Dzień Sklepów Niezależnych, czyli RDS. RDS to wszystko wytłoczone. Co tam jeszcze? No a ty co? Co na ten temat powiesz? No a ty co? Elektryczne gitary? Ja nie wiem, oni po prostu, no, dzieci, nie pij Piotrek, a ty co? Widmo za dużo w głowie. No bojanie się, bojaki. Jak się bujać, to gdzie? Na huśtawce. Huśtawki, elektryczne gitary. Także od jutra na płycie winylowej. Wytwórnia VIP. No nigdy się nie spotkałem, ale jedna z tych płyt ma numer katalogowy VIP 001. Spójrzmy na to. Akurat ta, a ta VIP 002. Także bardzo niskie numery katalogowe, czyli wytwórnia wydała co najmniej albo co najwięcej dwie płyty. Nie, co najmniej dwie płyty, może coś jeszcze wydali, o czym nie wiem. Słuchajcie, Mark Knopfler, The Boy, to ten pan od Dire Straits, frontman. I Mr. Solomon's Said, The Boy. Na drugiej stronie mamy All Comers and Bad Day for a Knife Thrower. Są złe dni dla rzucających nożem. Chyba tak to. Co jeszcze mamy? Def Leppard. Chociażby Live and Lead Meal. Sheffield 2023, 19 maja. To między innymi takie płyty od jutra, z okazji dnia sklepów niezależnych płytowych. A od dzisiaj już w internecie. Nazaret, Greatest Hits. Greatest Hits i grupa Nazaret. Razamanas. Chociażby Love Hearts. Chociażby Heart of Dog, Sierść Psa, takie przeboje grupy Nazaret na tej płytce. Irlandzkie wydanie, wytwórnia NEMS, okładka drukowana w Wielkiej Brytanii. Tak, odsunę sobie, żeby singla nie zgubić. Pearl, perełka, chyba najlepsza, najpiękniejsza perełka z tych wszystkich płyt, jakie tutaj mam. A to jest Janis Joplin, perełka, tak. Fantastyczne kawałeczki, nie ma słabego kawałka na tej płycie. Najsłabsza to jest okładka, bo płyta dużo lepsza niż okładka. A co chodzi o utwory, no to fantastyczne. Move Over, Cry Baby, Yannick, to jak się wydziera. Half Moon, My Baby, Me and Bobby McGee. No i Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, zaśpiewana a cappella, tylko z tego powodu, że ta dziewczyna była tak pijana, tak naćpana, że zespół postanowił opuścić studio nagrań i pozostawił ją sam przy mikrofonie. A ta postanowiła zaśpiewać Mercedes-Benz. I co? Hit, wielki hit, fantastycznie. Nie tylko pić i ćpać, ćpać i pić, a później śpiewać. Okej. Okay. Swojego czasu to się nieraz napiłem, nieraz zaśpiewałem triale. Triala, tak się kiedyś śpiewało. Dobrze, saga, hits or tales.
Kiss of Fate to już jest na stronie internetowej www.popmaster.pl, a w sklepie od jutra. To samo dotyczy tej płyty 75 roku. Twoja mama nie będzie mnie lubiała. Suzy Quattro. 75 rok. Amerykańskie wydanie. W Nowym Jorku wydana płyta przez wytwórnię Arista. Oryginalna koperta Aristy. Niezniszczona w idealnym stanie, w mintowym. Którym uchu dzwoni? Którym uchu dzwoni, pytam się. Czekam na odpowiedź. Może jakaś nagroda. Singielek Rolling Stonesów czy Mika Jaggera? Maxi Singiel. Jeśli zgadniesz. Pierwszy, który zgadnie, w którym uchu dzwoni. Dobrze. Santana. Beyond Appearances Santany. To już też na stronie internetowej, a jutro w sklepie Popmaster. No i tutaj Havana Moon. Marzy mi się Havana, ale to nie ma miedzi, ten w domu siedzi, nie? Zresztą Pretender śpiewał Brass in Pocket i pani kelnerka zbierała właśnie miedziaki do kieszeni. Podejrzewam, że też chciała, jak ona, Hyde, tak? Christy Hyde chciała do Havany, no ale musiała miedziaków pozbierać. Tam miała szczęście, bo ludzie dawali napiwki. Mizerne, bo mizerne, ale kiedyś coś tam uzbierała. Okej, to na tyle Santany i Havany. Tutaj mamy Jerry Rafferty z Miasta do Miasta. Z Miasta do Miasta dwie płytki. Jeszcze dzisiaj były trzy. Teraz mamy dwie płytki. Z tym, że tak. Oprócz numeru katalogowego wszystko się zgadza. Numer katalogowy między... To jest płyta angielska, a to jest niemiecka. Jest inny. Poza tym wszystko się zgadza, tytuły piosenek, ale w środku już się nie zgadza. O co się rozchodzi? O to się rozchodzi, że tutaj na angielskim wydaniu, jak na całym świecie, to co tu pisze, pokrywa się z tym, co jest w środku. Czyli te piosenki są w takiej samej kolejności wytłoczone na płycie. Na niemieckiej to co tu pisze, czyli dokładnie tam pisało też to samo, jest dokładnie nie na tych stronach, nie na tym miejscu. W każdym razie tak. Normalnie zaczyna się od The Ark, a zresztą tutaj mam napisane The Ark. Na niemieckim The Ark jest ostatnim chyba kawałkiem na drugiej stronie, a tutaj jako pierwszy na pierwszej stronie. Baker Street jest drugi. Na niemieckiej płycie jest Baker Street pierwszy na drugiej stronie. Waiting for the Day to jest ostatni utwór na płycie, czyli druga strona, ostatni kawałek. Na tej jest pierwsza strona, pierwszy kawałek. I tak dalej można by było jeszcze pociągnąć. Ale słuchajcie, nie mamy czasu, bo Beatlesi czekają w kolejce. Beatlesi, The Golden, 20 Golden Hits. Okładeczka trochę podniszczona, jakaś scena była, czy coś ktoś zerwał. Nie ja. Ja to jak coś to delikatnie robię. Ale zazwyczaj te płyty, które kupuję, to już są bezcenne, bez ceny. A jak mają cenę, to zostawiam z tego względu, że ta cena nie wiadomo kiedy była naklejona. Czy rok temu, czy 10 lat temu, czy 50 lat temu i dlatego to zostawiam. Słuchajcie, no to ten napis wytłoczony, te 20 Golden Hits też jest wytłoczone. 20 przebojów, Hey Joe, Let It Be, Here Comes The Sun, Get Back, We Can Work It Out, She Loves You, takie kawałeczki są, a teraz trochę coś niemieckiego, Eloy, Metromania i grupa Eloy, niemiecki Kraftrock, Eloy, jeszcze raz Floating. W jakim stanie płyty możecie sprawdzić na stronie www.popmaster.pl, bo one te płyty już są wystawione. To samo dotyczy Power and the Passion. Power and the Passion, to już też jest wystawiona. I jeszcze raz ten sam album, Power and the Passion. No a teraz mamy jeszcze Neptuna, ale nie tego z Gdańska, bo tamten Gdańsko ma głowę, a ten głowę swoją, nawet nie tyle głowę, co czachę trzyma w ręku. Eloy Ocean, Gayford okładeczka, ale tu się tak rozkłada, żeby całość zobaczyć, o, w taki sposób, a tu płytka od dołu, od spodu wypada, o, właśnie już się czuję, bo poza tym tutaj jest ok. I to Eloy chyba już na tyle by było. Tu mamy teraz tak, Welcome back my friends to the show that never ends. Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer. Potrójny album koncertowy zespołu. Koncertowy, mintowy. Słuchajcie, właśnie jeszcze do dzisiaj jest mintowy. Zostawię to może, tu coś się wysunęło. Bo naprawdę, w takim stanie płyty jeszcze nigdy nie miałem. Tej płyty
Miałem może z 5-10 razy w sprzedaży tą płytkę, ale w takim stanie pierwszy raz. Fantastyczny stan i płyt, i okładki, i koperty. Każda koperta jest ponumerowana, 1, 2, 3 i oczywiście odpowiednia płyta w odpowiednim numerze, pod odpowiednim numerem. Ok, teraz Ameryka lat 80. początku. Rok 80. grupa REO Speedwagon, High in Fidelity, taki albumik. I tu między innymi jest Keep on Loving You, chyba ich największy, na pewno największy przewód. Na studniówkach grano to totalnie i taki, i ten utwór można było usłyszeć w filmie The Last American Virgin. Tak, Keep on Loving You. Parę razy się przetaczał, tam trochę Quincy Jonesa było chyba 2 kawałeczki, tam było jeszcze trochę punk rocka, no. Także jak będziecie mieli okazję zdobyć płytę The Last American Virgin, fajny składaczek to jest. Film też można fajnie obejrzeć. Ja już jestem za stary na takie filmy, ale dla młodzieży polecam. Starszej młodzieży, takiej 20-30-letniej. Okej, dobrze. Gadulstwo gorsze od pijaństwa. No tak. Jenny Joplin, piana. Naćmana. No i tam było, niezłe to było. Okej, dobrze. Tina Turner, Break Every Rule. Proszę o was. Typowy mężczyzna, dwóch ludzi, dziewczyny. Takie kawałeczki, czyli tak. Typical male, two people, girls. Afterglow. Takie kawałeczki się znajdują m.in. na tej płytce. A teraz przechodzimy chyba do wczesnych lat, może nie, do połowy lat 60. Chyba to jest najstarsza płytka, jaką tu mam do czynienia. Tak naprawdę z którego roku ta płyta jest, możecie sprawdzić na stronie, wiecie jakie. To ja wam będę mówił, a jak nie, to tutaj patrzcie. Bee Gees, The Bee Gees. Jeszcze to nie był Bee Gees, to był The Bee Gees. I've gotta get a message to you. I patrzcie, piątkę zespół występował. No i kto tam występował? Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb, Colin Peterson i Vince Meloney. Tak to mniej więcej wygląda. I to m.in. Kitty Khan, In the Summer of His Years, Indian Gin and Whiskey Dry i przede wszystkim I Started a Joke. Piękny kawałeczek, a teraz mamy coś z Yesu. Może nie tyle jest, o jest, to nie jest, tylko ich wokalista, John Anderson, Animation. John Anderson, Animation, 82 rok, wytwórnia Polydor, jego solowy album. Pociągniemy jeszcze raz. Jest, ale bez Yesu. GTR, dwóch panów z Yes, Steve Hackett i Stevie Howe. Oprócz nich jeszcze Max Bacon, Phil Spaldi i Jonathan Mover. I GTR. Myślałem, że ten, że promocyjna kopia, nie, GTR. I już na zakończenie, totalnie na zakończenie, The Knack, ale nie Majsirona The Knack, tylko Round Trip. Podróż dookoła. Czego? Wioski. Dobrze, słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie, słuchajcie, za chwilę, znaczy nie, niedługą chwilę, dzień, dwa, następny film. Także zapraszam was do następnego spotkania z płytami winylowymi. Na razie, trzymajcie się, hej!